Wydarzenie to towarzyszyło wczorajszym dożynkom, które odbyły się na terenie gminy Mysłakowice, ale o nich powiemy więcej w jutrzejszym serwisie informacyjnym. Dzisiaj skupimy się na wydarzeniu, na które czekało wiele osób z tego terenu. Rozpoczynamy oficjalnie budowę. Etap pierwszy, stan surowy zamknięty za kwotę prawie 19 milionów złotych. Termin zakończenia tego etapu pierwszego to jest, jak z oświadczeń wykonawcy, przyszły rok. Oczywiście, że jest realny. W tej chwili zaczęliśmy roboty. Pierwszy etap stan surowy, planowane zakończenie mamy na pierwszy kwartał 2023. Dzisiejszy dzień to święto. Święto gminy Mysłakowice przede wszystkim, ale można powiedzieć, że całego powiatu karkonoskiego. Dzień, który przejdzie do historii. Szkoła, która była wyczekiwana przez pokolenia mieszkańców Mysłakowic. Kiedy byłem przewodniczącym Rady Gminy Mysłakowice w latach 90., mieliśmy marzenie takie właśnie ciche, wybudować szkołę dla naszej młodzieży, szkołę z prawdziwego zdarzenia, z salą gimnastyczną, z pięknymi salami lekcyjnymi. Dlatego też się tym bardziej mnie to cieszy, że obecna władza z panem wójtem na czele zmaterializowała coś, co było kiedyś marzeniem nie tylko moim, ale wielu, wielu mieszkańców Mysłakowic. Inwestycja była tak wyczekiwana, ponieważ obecna siedziba szkoły od wielu lat nie spełnia standardów ani warunków właściwego nauczania. Budowa szkoły oczywiście jest jednym z najważniejszych inwestycji, jakie są na terenie gminy każdej, a tym bardziej w gminie Mysłakowice, ponieważ obecnie szkoła mieści się w starym poniemieckim pałacu i warunki tam panujące odbiegają od dzisiejszych standardów. Jest to wiele problemów z codziennym funkcjonowaniem w tej szkole. Począwszy od sali gimnastycznej i patrząc też na korytarze, mamy wiele wąskich gardeł, co w czasach pandemii naprawdę przysparza nam wielu problemów. Jednak w najbliższych latach te problemy mają już przejść do historii. Budowę przypieczętowało podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kapsuły czasu w fundament nowej siedziby szkoły. Dzisiejsza uroczystość to wkopanie kamienia węgielnego. Zakopaliśmy tubę, w której znajdował się akt erekcyjny, podpisany przez znamienitych gości. Gazeta codzienna, powszechna. Pamiątki od uczniów, którzy obecnie chodzą do szkoły w Mysłakowicach, od pracowników. Ale również drobne monety, które będą tam czekały na znalazcę, który kiedyś w przyszłości tą tubę znajdzie. W ten sposób rozpoczął się pierwszy etap budowy, drugi dopiero jest w planach. Przetarg, który wyłoni jego wykonawcę, ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.